Do tej pory wszyscy żyli w błędzie? Najnowsze dane opublikowane przez Rzeczpospolitą wywołały szok wśród wielu osób. Wygląda na to, że epidemia koronawirusa wcale nie miała tak złego wpływu na jeden z sektorów gospodarki, jak dotychczas zakładano, wręcz przeciwnie. Zaskakujące wnioski. Jak wynika z danych opublikowanych przez Rzeczpospolitą, niemal wszyscy żyli w ogromnym błędzie. Panująca na całym świecie epidemia koronawirusa oraz ograniczenia z nią związane miały wywołać zapaść w niektórych sektorach. Tymczasem okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Ustalenia są szokujące. Czy epidemia koronawirusa wywołała zapaść w gastronomii? Zaskakujące dane. Jak wynika z ustaleń Rzeczpospolitej, w pierwszym półroczu przybyło restauracji oraz firm gastronomicznych, w dodatku o ponad 1000. Takie dane są ogromnym zaskoczeniem dla całego sektora, ponieważ przewidywano, że epidemia zniszczy go ze względu na wprowadzone ograniczenia. Gazeta przypomina, że zamknięcie gospodarki było ogromnym ciosem w gastronomię. Lokale miały możliwość sprzedaży jedynie na wynos lub z dostawą. Równało się to rezygnacja wielu klientów z takich usług. Choć zapowiadano prawdziwy pogrom sektora, kondycja oraz determinacja restauratorów okazała się większa, niż ktokolwiek by się spodziewał. W tym roku w szeroko pojętej branży gastronomicznej Polacy zarejestrowali 3433 firmy, wykreślając 2349. Oznacza to, że polski rynek gastronomiczny wzbogacił się o blisko 1,1 tysiąca nowych firm, co w stosunku do całego 2019 r. oznacza wzrost o 1,3%, przekazał Tomasz Starzyk, rzecznik wywiadowni Bisnode Polska, w rozmowie z Rzeczpospolitą. Przedstawione wyżej dane zostały zebrane dla gazety na podstawie baz GUS. Oznaczałoby to, że z końcem czerwca w branży działało ponad 84,3 tysiące firm. Sytuacja w ramach całego sektora jest jednak zróżnicowana. W porównaniu do roku 2019, w 2020 znacznie przybyło ruchomych placówek gastronomicznych. Dwa. Kierowco, będziesz bardzo zadowolony. Rewolucyjne zmiany dotyczące prawa jazdy zostały zatwierdzone. Trzy. Ogółem rynek urósł o blisko 5%, jednocześnie o blisko procent spadła liczba punktów przygotowujących gotowe dania i napoje, przekazał Rzeczpospolitej Tomasz Starzyk. Jak przypomniał Dziennik, ostatnią grupą są firmy, które zajmują się dystrybucją posiłków w biurowcach, jest to efekt nadal popularnej pracy zdalnej. Źródło: RMF24.